Jak oszacować wpływ na środowisko naszej firmy? Każde przedsiębiorstwo jest inne. Każde musi mieć swój zestaw wskaźników. Od czego warto zacząć? Pierwsze, co nam się kojarzy, w jaki sposób obciąć te emisje, to zmienić swoje źródło zasilania w energię. Zaczynamy 15 odcinek E.ON Talks. Joanna Waszak, dzień dobry. Michael Porter, ekonomista, profesor Harvard Business School i autorytet w dziedzinie strategii, namawia firmy, by myślały nie tylko o swoich akcjonariuszach i właścicielach. Oznacza to, że celem ich działań nie powinien być jedynie zysk w sensie ekonomicznym, ale też inne wartości. Taką wartością może być ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko. Jak to zrobić w praktyce? Poszukam odpowiedzi razem z gośćmi 15 odcinka E.ON Talks. A ze mną są Bartosz Silczak, menedżer zespołu analiz ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Artur Stawiarski, dyrektor do spraw strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zaryzykuję takie stwierdzenie, że dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że firmy powinny uwzględniać w swoich strategiach rozwoju cele środowiskowe. Dlatego, że z tego powodu czerpią wiele korzyści. Te korzyści to na przykład wzrost przychodów, redukcja kosztów operacyjnych, większa innowacyjność, zmniejszenie tych ryzyk związanych z niedostosowaniem się do wymogów legislacyjnych, ale też korzyści w postaci większego zainteresowania inwestorów, potencjalnych inwestorów, potencjalnych partnerów biznesowych, klientów, no i oczywiście pracowników. Jak to wygląda w Polsce? Jak liczna jest grupa, która już ogłosiła cele środowiskowe? I czy my w tej grupie znajdziemy również małych i średnich przedsiębiorców? Najważniejsze jest to, że wszyscy dostrzegają zmianę, która przed nami, która się dzieje teraz, czyli nasze ukierunkowanie biznesu, działania, oczekiwania klientów są prośrodowiskowe, bo ostatecznie każdy produkt, który sprzedajemy, musi być kupiony przez klienta i klient musi być przekonany, że to, co kupuje, jest zgodnie z tym, czego on oczekuje. Więc obecnie można powiedzieć, że cele środowiskowe są uwzględnione w takich większej projekcie, który się nazywa, czy też zasadach zarządzania ESG, gdzie E odpowiada za środowisko, environmental, bo to są cele społeczne, social i ład korporacyjny, czy governance. Cele środowiskowe są pierwszym, jednym, chyba najważniejszym z tych celów, który teraz przynajmniej jest tak podnoszony. I te plany zaczynają się tak naprawdę ujawniać od dużych przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa w Polsce obecnie muszą już takie plany ESG, czy też metodyka zarządzania ESG uwzględniać w swoim działaniu. Wedle giełdy papierów wartościowych to dotyczy największych spółek, to jest około 150-200 spółek, ale mówimy tu o samej giełdzie. W Polsce takich spółek jest więcej, takich przedsiębiorstw, bowiem działają jeszcze koncerny międzynarodowe, które już tego typu działalność musiały przedsięwziąć. Natomiast to się zmieni. To się zmieni dlatego, że według dyrektywy Unii Europejskiej coraz większa ilość przedsiębiorstw będzie musiała określać cele ESG, w tym środowiskowe. I już po 2026 roku to będzie dotyczyło znakomitej większości przedsiębiorstw. Więc zaczynamy od dużych i co potem będziemy schodzili do małych i średnich przedsiębiorstw, bo powiedzmy sobie szczerze, obecnie wiedza na temat ESG jako takiego wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest raczej niewielka i te cele, które tam są uwzględnione, w tym środowiskowe, chyba jeszcze nie są główną przyczyną podejmowania decyzji biznesowych. No ale tak jak powiedziałem, to się zmieni. Już teraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które są częścią międzynarodowych łańcuchów dostaw, wskutek oczekiwań od swych partnerów biznesowych,
już muszą planować i uwzględniać i raportować rzeczy, które czynią, które realizują, jakie mają wskaźniki związane właśnie z celami środowiskowymi. To jest jeden aspekt. Inny jest to, że żeby się wyróżnić obecnie na rynku, część małych i średnich przedsiębiorstw już teraz ogłasza, w jaki sposób kontrybuuje do tego, żeby chronić środowisko, bo to ich w tym momencie wyróżnia. To nie jest jeszcze gremialne, to nie jest jeszcze powszechne, ale coraz częściej spotykane. Dodałeś tą korzyść, ja wymieniłam kilka korzyści, ale ta konkurencyjność jest kolejną rzeczywiście, o której mówisz. Wskazujesz, że spółki giełdowe, duże koncerny to jest taki chleb powszedni, te cele środowiskowe i ta strategia to już jest dla nich taki chleb powszedni, czyli jeszcze nie wszystkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te małe i średnie, jak słyszę, są przygotowane do tego, żeby takie strategie opracowywać. Gdy pracowaliśmy nad koncepcją programu E.ON Talks, bardzo nam zależało na tym, żeby w tym programie przedsiębiorcy znajdowali jakieś inspiracje, ale też konkretną wiedzę. Więc podpowiedzmy im proszę tak konkretnie, jakie elementy powinna uwzględniać dobra strategia środowiskowa. Tak, to ja może nawiążę do tego, co mówiłaś w wstępie, czyli do tego, w jaki sposób Michael Porter definiował, do kogo powinna ta strategia być adresowana. My obserwujemy obecnie na rynku, że zmienia się pokolenie inwestorów i inwestorzy w wieku 18 do 34 lata teraz coraz większe, około 68% z nich przykłada wagę do kwestii ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. I to jest zmiana, która w tym momencie następuje, więc konstruując naszą strategię, nasze podejście do właśnie tych aspektów środowiskowych, musimy patrzeć na tą generację, która teraz wchodzi na rynek, która teraz wchodzi w inwestycje. Patrzymy na to, bo my, czy ja już się od niedawna nie zaliczam akurat do tej grupy wiekowej, ale w jakiś sposób skonstruowaliśmy w taki sposób gospodarkę, w taki sposób nasz przemysł, że jest ona zasobochłonna, jest ona energochłonna i bierzemy taki kredyt na te przyszłe pokolenia, które one będą spłacać właśnie poprzez to, że będą miały niekorzystne czynniki klimatu w ich codziennym życiu. Więc od strategii, w którym przedsiębiorstwo chce pokazać, jak będzie przeciwdziałać tym skutkom zmian klimatu, potrzebowalibyśmy informacji o tym, w jaki sposób oni będą mitygowali te działania, w jaki sposób ograniczą swoje emisje, w jaki sposób też zaadoptują swoje przedsiębiorstwa do tych zmian klimatu, jaka będzie ich odporność na powodzie, jaka na suszę, jaka będzie ich odporność na pozostałe aspekty klimatyczne, których teraz w naszych scenariuszach nie rozważamy. Chcemy też usłyszeć na temat tego, jak przedsiębiorstwa będą reagowały na właśnie te wschodzące regulacje. Tak jak Artur powiedział, tutaj ta dyrektywa, na przykład CSDDD, czyli Corporate Sustainability Due Diligence Directive, gdzie duże przedsiębiorstwa od tych małych będą wymagały informacji właśnie związanych z ich śladem środowiskowym, czyli o tym, żeby podały informacje na temat na przykład śladu węglowego ich produktu, aby ten mógł być wdrożony w łańcuchu dostaw w to, co przedsiębiorstwo wytwarza. Natomiast takim fajnym kierunkiem, który mógłby to wskazać, to jest właśnie taka książka Billa Gatesa, jak poradzić sobie z katastrofą klimatyczną. I on tam wskazuje taki ciekawy mechanizm, gdzie pokazuje, że w tym momencie nasz tort emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla to jest 51 miliardów. A żeby realnie zareagować na te zmiany, które teraz przed nami nadchodzą i jak najbardziej dostosować się do tych pozytywnych scenariuszy raportu IPCC, no musimy zejść jak najniżej. Musimy pokazać to w naszych działaniach, w naszych strategiach. Ja tylko powiem, że w Banku Gospodarstwa Krajowego akurat nie mamy strategii stricte środowiskowej, natomiast jest bardzo solidny filar zrównoważonego rozwoju i my chcemy wspierać finansowo, chcemy wspierać polską gospodarkę właśnie w tych aspektach tej zielonej transformacji, która teraz nadchodzi. To, co warto pewno dodać, to jest tak bardzo praktycznie, jak już podejmujemy działania takie prośrodowiskowe, czy kreujemy strategię, jak chcemy się rozwijać, jakie działania realizować, no to musimy się opierać na regulacjach. Jedna z zasadniczych regulacji, która to wspiera, to jest taksonomia. Taksonomia to są cztery główne warunki, żeby można było uznać działanie za wspierające, czy też prośrodowiskowe. Pierwsze,
to jest to, że musi wspierać jeden z sześciu celów właśnie proekologicznych. To jest ochrona wody, ochrona powietrza i kilka innych. Drugi to jest to, że nie może czynić poważnej szkody żadnemu celowi prośrodowiskowemu. To oznacza to, że jeśli na przykład poprzez nasze działanie wspieralibyśmy ochronę powietrza, nie możemy jednocześnie szkodzić wodzie. Tak w skrócie. Trzecie to jest to, że każde przedsiębiorstwo, to jest zasada minimalnych gwarancji, to jest to, że każde przedsiębiorstwo powinno poprzez wprowadzenie swojej działalności opierać się na takich bazowych zasadach racjonalnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu. To nie dotyczy tylko oczywiście ochrony środowiska czy też innych, ale tak samo praw człowieka i te regulacje są wydawane na przykład przez ONZ czy OECD. No i czwarte, takie bardzo techniczne dla techników, czyli musi być wykorzystana odpowiednia technologia. Czyli niektóre technologie są uznane za sprzyjające środowisku, inne nie. Przez Polskę, nie tylko, przez całą Europę przetoczyła się w ostatnich dwóch latach duża dyskusja odnośnie tego, czy uznamy atom czy też gaz za technologię, która jest zgodna z taksonomią czy nie. No wiemy już, że zostało uznane, że tak, chociaż gaz jest jako paliwo przejściowe, ale właśnie te cztery punkty powinny być taką podstawą dla przedsiębiorcy do tego, że jeśli rozwija się, jeśli kreuje różne produkty swoje, żeby móc określić, czy jest w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. Wrócę jeszcze do tego, co już padło, czyli ślad węglowy. Jeżeli firma chciałaby postawić sobie taki dokładnie cel zmniejszenia tego śladu węglowego, no to wiemy, że cel musi być konkretny, więc też firma musi wiedzieć, jakie ma dane wyjściowe, tak? Jaki ona wpływ wywiera dziś na środowisko i w jaki sposób to oszacować? Jakimi wskaźnikami można się tutaj posłużyć? No, każde przedsiębiorstwo jest inne. Każde musi mieć swój zestaw wskaźników. Co innego będzie w przedsiębiorstwie usługowym, które pracuje w sferze cyfrowej, można powiedzieć, co innego w miejscu, gdzie się produkuje stal. Więc każde przedsiębiorstwo powinno przejrzeć swój proces, nazwijmy to produkcji, czymkolwiek by on nie był, żeby móc określić, na jakim etapie jaki ślad węglowy pozostaje. Ciekawostką na przykład jest to, że w niektórych raportach ESG w zakresie dotyczącym środowiska ja już widziałem na przykład takie wskaźniki, które mówią, w jaki sposób wasi pracownicy, twoi pracownicy dojeżdżają do pracy. Już od tego momentu, tak wczesnego, rozpoczyna się proces liczenia śladu węglowego, jaki ostatecznie można potem wyliczyć w milionach ton, w tysiącach ton, czy też w tonach w danym produkcie. Czy to będzie stal, samochód, cement, czy produkcja kosmetyków. Więc dla każdego przedsiębiorstwa będą to inne, ale jest kilka oczywiście standardowych. No, to wszystko się przelicza na poziom CO2. Przedsiębiorstwa każde mają klimatyzację, więc też należy mierzyć ilość gazu, który jest uzupełniany, czyli to oznacza, ile uciekło w ostatnim roku tego gazu, bo to nie chodzi tylko o CO2, ale tak samo inne gazy cieplarniane. Określa się też oczywiście proces produkcyjny, jak bardzo energochłonny on jest, więc rozłożenie tego na czynniki pierwsze dopiero jest podstawą do tego, żeby móc określić, jakie wskaźniki można zaplanować. Natomiast powinniśmy zbierać te informacje właśnie w trzech zakresach. Jeden i drugi dotyczą tak naprawdę tego obszaru działalności, w którym jesteśmy, czyli budynku, w którym operujemy. Ja podam może na przykładzie banku, że to jest ta działalność, która jest związana z pracą w samym biurze. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, to ten ślad węglowy w zakresie pierwszym i drugim jest dosyć minimalny, no bo nie wytwarzamy przedmiotów, które nie powodują żadnych zmian w łańcuchu dostaw, natomiast udzielamy finansowania i to finansowanie już może odciskać znakomity ślad węglowy. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, to około 95% ich rzeczywistego śladu węglowego to jest właśnie zakres trzeci, czyli to, na co one przeznaczyły swoje finansowanie. No dobrze. Powiedzmy, że wiemy już, jaki nasza działalność wywiera wpływ na środowisko, mamy wskaźniki, wiemy też, do czego dążymy. To teraz powiedzmy, w jaki sposób to osiągnąć, to znaczy, jakie rozwiązania wdrażać, jakie działania warto podejmować,
i to pewnie też będzie, te działania też będą różne z uwagi na różnorodność działalności, prawda? Różne branże, tutaj padła głównie branża usługowa, ale zakładam, że przemysł trochę na przykład inaczej będzie te cele osiągał niż branża chociażby usługowa. No właśnie, więc co można robić, żeby zmniejszać ten wpływ na środowisko? No właśnie, w Polsce jako takiej, no pierwsze, co nam się kojarzy, w jaki sposób obciąć te emisje, to zmienić swoje źródło zasilania w energię. Mhm. I to jest dobry krok, chociaż ja personalnie nie zaczynałbym właśnie od niego, bo najpierw powinniśmy podejść do naszego cyklu wytwórczego, czy do naszego procesu, w którym wytwarzamy jakieś dobra, żeby spojrzeć na to, czy my możemy w jakiś sposób zoptymalizować ten proces produkcji na przykład. Bo w momencie, w którym na przykład zakupimy maszyny, które będą mniej energochłonne, które będą też mniej zasobochłonne, bo oprócz energii ślad węglowy niosą również zasoby, które będziemy wykorzystywali w produkcji, to do takiego nowego modelu, do takiej nowej, powiedzmy, taśmy produkcyjnej możemy skalibrować odpowiednie potrzeby na moce energetyczne, a przez to też właśnie ograniczyć po pierwsze wielkość pozyskiwanej energii, a po drugie też zmienić źródło na mniej emisyjne. Oczywiście to dotyczy prawie tylko i wyłącznie przemysłu, natomiast gdyby banki miały być postawione przed takim samym zadaniem, no to tu już zrobiłby się problem, bo musielibyśmy z tego 95%, do jakie są przypisywane instytucją finansową, pomyśleć na temat tego, w jaki sposób ograniczyć ten ślad węglowy w finansowaniach. No i możemy to zrobić aktywnie, proaktywnie, albo możemy to zrobić reaktywnie. Z jednej strony możemy nie udzielać już więcej finansowań na te, które nie spełniają naszych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Artur bardzo dobrze wskazał nam tutaj to narzędzie właśnie, którym banki się posługują, czyli taksonomię Unii Europejskiej. Mm-hmm. I ona na przykład dla branży energetycznej mówi prosto, 100 gramów ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilowatogodzinę to jest ten pułap, powyżej którego finansowanie nie może być uznane za zrównoważone, przez co będzie ciężej pozyskać odpowiednie środki. Więc z jednej strony możemy nie udzielać finansowania na te inwestycje, które są niezrównoważone, które mają wysoki ślad węglowy, a z drugiej strony możemy zastanowić się, co zrobić z aktywami, które już posiadamy w portfelu. A dla przedsiębiorcy no, zawsze należy zacząć od siebie. Co mogę pooszczędzać? No, to jest najtańszy, najszybszy sposób uzyskania pewnej efektywności środowiskowej, czy też takich akcji prośrodowiskowych. Wszyscy możemy, tak, teraz też je, oczywiście w dobie wysokich cen energii, ciepła, no to też już tu finanse do nas przemawiają, ale tak naprawdę to środowisko powinno generować tego typu pomysły, czyli oszczędzajmy na początku tam, gdzie możemy, potem inwestujmy. O inwestycjach to jest całkowicie inny temat, więc jeszcze na pewno porozmawiamy, ale tak, zacznijmy od siebie, co możemy zrobić we własnym zakresie bezkosztowo, a potem możemy planować dalsze działalności w zgodzie pewno z tym, od czego zaczniemy, czyli z audytem energetycznym, na co wydajemy nasze zasoby, co jest najbardziej energochłonne, gdzie mamy największy ślad węglowy. Wtedy można dopasowywać inwestycje tak, żeby one były stosunkowo najtańsze i przynosiły największy efekt w postaci zmniejszenia śladu węglowego. No dobrze, ciężko rozmawiać o potrzebach, nie mówiąc o możliwościach, już ten temat finansowania gdzieś tu nam się płynnie pojawia, ale o tym chciałabym z wami porozmawiać w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj serdecznie wam dziękuję za spotkanie. Artur Stawiarski i Bartosz Silczak byli gośćmi E.ON Talks. Bardzo dziękuję. Aby przedsiębiorcy mogli realizować plany środowiskowe, potrzebne są im fundusze. Skąd brać środki? Na jakiego rodzaju inwestycje można je pozyskać? I jak to zrobić? Czym są zielone produkty finansowe? I czym różnią się od dotychczas oferowanych przedsiębiorcom? Zapraszam na 16 odcinek E.ON Talks, w którym porozmawiamy o finansowaniu inwestycji przyjaznych dla środowiska. Premiera jeszcze w tym roku.